Cześć, siemano, ja jestem Ternis i witam was w kolejnym odcinku newsów. Zostawcie na samym starcie łapkę w górę. Jedna łapka to jeden pączek dla ciebie. Wbijmy tutaj jak najwięcej. No i zaczynajmy. Wczoraj w godzinach wieczornych na streamie u Magikala była nieprzyjemna sytuacja. Mianowicie ktoś podłożył im ładunek wybuchowy pod okno w toalecie. Całość wybuchła, rozwaliło szybę oraz roletę. A w niedzielę pani Gosia ma urodziny. Co to jest? Na dworze. O matko. Ale pisma. To mnie było? Nie. Nie, to było na dworze. Mariusz, poza tym przecież. Ej, tam żeś w toalecie. Z toalety się wynosi wiem. O matko, w serce. Magical na swojego TikToka wrzucił kilka urywków, jak to wygląda, także zobaczcie sobie. Widzowie, bombą nawalnęli, mieszkanie wysadzili nam. Cały trzęsę, cały się trzęsę, Nikola mi płacze. Przerwa w streamowaniu, widzowie, za grubo. Rozwalili na mieszkanie. Magical powiedział, że petardą to na pewno nie było. Ja nie wiem, ponieważ się nie znam na takich rzeczach, lecz wydaje mi się, że mocna petarda byłaby w stanie wyrządzić podobne szkody. Patrzcie, widzowie, to jest wszystko spalone aż od temperatury. Patrz na ramę od okna, co się stało z ramą? Patrzcie, wszystko. Zobaczcie. Wszystko też, zobaczcie, plastik. To nie jest petarda, czekamy na technika cały czas, to nie jest petarda. Młodszy aspirant Dominika Bocian z miejskiej komendy policji w Toruniu potwierdziła, że po godzinie 21 otrzymali zgłoszenie o zniszczeniu mienia przy ulicy Urzędniczej w Toruniu. Można kogoś nie lubić, czy to w internecie, czy w realu, nawet jak ktoś robił złe rzeczy, ale wydaje mi się, że podkładanie ładunku wybuchowego pod okno w domu jest czymś, co już jest naprawdę mocnym przegięciem, ponieważ jakby ktoś w tej toalecie był i dostałby takim odłamkiem szkła, mogłoby się to zakończyć bardzo źle, a w najgorszym wypadku nawet śmiercią. Także osoba, która to zrobiła, była jebanym idiotą, ponieważ mogła narazić jakiegoś człowieka na utratę zdrowia lub nawet życia. Na miejsce przyjechała straż pożarna oraz policja. Jak widzimy na nagraniu, miejsce zostało zabezpieczone. Słuchajcie, widzowie, jest bardzo grubo, tam mamy panów strażaków. Wysadzili nam okno, podłożyli nam najprawdopodobniej jakiś ładunek wybuchowy. No nie jest dobrze, nie jest dobrze, widzowie. Urzędnicza 2. No kurde, niefajna sytuacja. Mimo że nie pochwalam tego, co Magical robi na streamach, nie oglądam go, ale takich rzeczy nie powinno się robić nikomu. Po prostu przesada. No i mam nadzieję, że tą osobę, która to zrobiła, dopadną jakieś konsekwencje. Tutaj masz ostatnich 10 subskrybentów tego kanału z dzwonkiem. Subuj również, aby pojawić się na kolejnym filmie. Tylko pamiętaj, koniecznie z dzwonkiem. Napiszcie swoją opinię w komentarzu. Dzięki za oglądanie, do następnego, no i cześć!